postawi służyci, rycy u mojej da mi pomoże. Odwieszczał, że Jezus wyczenie. Marfo, Marfo, pieczeszy się i mówisz się o mnozie. Jedino, że jest na potrzebu. Maryjo, że marnuje czas i zwrot. Ja, że nie odjmę co od niego. Która i błogosławiła nas niezależnością autokefalią, która i w czas tej trudnej autokefalii, podczas tych ścieżek Golgoty, też była z nami i nam pomagała. Popatrzcie, jak potoczyły się losy tych ludzi, którzy tutaj mieszkali. Część wywieziono do sowieckiej Ukrainy. Ale ci ludzie, którzy zostali wywiezieni, w swych sercach zawsze mieli Przenajświętszą i mają Bogorodzicę. Wśród takich ludzi mamy dzisiaj na ukraińskiej ziemi metropolitę Iłariona, który z tych ziem pochodził, jego rodzice. Kiedy musieli zostawić swój rodzinny kraj, płakali. Ale w sercu swoim mieli Bogorodzicę, która im pomogła. Swego syna dali na służbę Bogu. I on dzisiaj jako wielki hierarcha Cerkwi Chrystusowej, prawosławnej, prawdziwej, kanonicznej, modli się razem z nami. I dzisiaj jego łzy są przed ikoną, przed kopią ikony Matki Boskiej Turkowickiej i modlitwy za nas to zebrane. Dzisiaj to święto szczególnie przeżywa wasz arcypasterz, młodyka arcybiskup Abel, któremu tylko jednemu znane są wszystkie te historie boskiego działania na tym świętym miejscu, które trzeba było mu samemu ponieść i rozwikłać plany Boże, które Pan Bóg miał w stosunku do nas. I dzisiaj jesteśmy my wszyscy z czystym sercem i z prośbami. I prosimy Przenajświętszą Bogorodzicę, żeby nigdy nas nie zostawiała. Żeby naszą cerkiew błogosławiła. Żeby naszych hierarchów, duchowieństwo i wierny lud wspomagała. I żeby błogosławiła temu świętemu miejscu, żeby się rozrastało. I żeby z tego świętego miejsca światłość prawosławnej wiary płynęła na tę ziemię. Żeby tutaj prawosławie odrodziło się. Żeby tutaj prawosławie było twardym świadectwem prawdy Chrystusowej wiary. Żeby to prawosławie oświeciło całą ziemię. I nie chowajmy naszego prawosławia. I nie wstydźmy się naszego prawosławia. I nieśmy to prawosławie całemu światu, w czym niechaj dopomaga nam Przenajświętsza Bogorodzica swoim niebiańskim orędownictwem. Amin.
игумени Магдалины, игумени Магдалины, инокини Параскевы, и всех от грека почивших, турковицких насельниц, и онеже простителься им всяко грешению вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сьогоднішній день ми рознесли також молитву за великих синів нашої землі, Хомської землі, за нашого блаженнішого первосвятителя, митрополита Саву, котрий тут народився, котрий є свідком мучеництва цих земель, котрий прославив сонмом архієреїв з цілого світа святих мучеників землі Хомської і Подлеської. Сьогодні рознесли молитву і за великого сина, можна так сказати, Турковицького монастира, владику митрополита Іларіона, котрий сьогодні, так само, як і наш блаженніший, думками з нами, молитвою з нами і своїми сльозами разом з нами возносить молитву до Пресвятої Богородиці за многостраждальну державу українську, за многостраждальну канонічну православну церкву в Україні і за свою рідню землю, на котрій виріс під покровом Пресвятої Богородиці. Спасибо, Господи! Пусть Господь посилає для вас всіх отраду, радость духовну, здоров'я і надіжду, що на наступний рік може встретимся в лучших условиях, не буде до наших ушей доходити це лихолетие війни за сусідньою нашою границей, не буде цієї кризи, яка постигає і духовну життя наших православних людей, і нам треба захищати істину святої Христової віри і нашої святої православної Христової Церкви. С праздником вас всех поздравляю! Молить, Боже!